Cześć wszystkim! Witam w kolejnym odcinku na kanale. Jak zdążyliście zauważyć, mam dla Was dzisiaj Suzuki Swifta. A zaczynam sobie od katalogu, bo można tutaj znaleźć na przykład takie informacje. 1.2 Dual Jet 5MT. Co będzie ciekawostką, którą na pewno poruszymy sobie za chwilę. Ale co mamy jeszcze? 90 koni mechanicznych przy 6000 obrotów. Maksymalny moment obrotowy 120 Nm. Tak. Pojemność bagażnika 265 litrów, prędkość maksymalna 180 km na godzinę. Jest to najnowszy Swift w wersji hybrid, co jest bardzo ważne i specjalnie nie przeczytałem jeszcze parametrów dotyczących zużycia paliwa, ponieważ powiem o tym zaraz, jak sobie ruszymy, a jest to w przypadku tego samochodu parametr chyba najistotniejszy. Oprócz ceny, o której na końcu. To co? Jedziemy! Zanim przejdziemy do samochodu, jeszcze słowo do osób, które zainteresowane są kupnem na przykład używanego Swifta. Pamiętajcie, aby zawsze przed podpisaniem umowy sprawdzić historię danego samochodu, a możecie to zrobić łatwo, szybko i przyjemnie na stronie carvertical.com, na której możecie zobaczyć, czy samochód miał kręcony przebieg, czy jest bezwypadkowy. Znajdziecie tam również całą masę innych, bardzo potrzebnych informacji, także bądźcie zawsze gotowi na rozmowę ze sprzedawcą. A ja przechodzę do tego małego wariata. Chociaż nie wiem, czy to będzie najlepsze określenie w przypadku samochodu, który ma 90 koni i silnik 1.2 i jest hybrydą, ale jest w tym samochodzie coś takiego, czego ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Bo tak, to jest samochód, którego cenę gdzie widać? Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Materiały są bardzo twarde, to jest tani plastik, design to jest kwestia dyskusyjna, jednym się będzie podobało, drugim nie, jak to zawsze. Czyli teoretycznie ja jako osoba lubiąca, kochająca samochody, chyba najbardziej, wiadomo, te najlepsze, no teoretycznie powinienem tutaj czuć się tak sobie. I pierwszą rzeczą zaskakującą dla mnie jest to, że jest kompletnie odwrotnie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem samochodów w tej klasie. Lubię samochody fajnie zrobione, tak jak każdy. Na pewno trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dobrze spasowane, dobrze zmontowane, ale po prostu materiały są takie sobie. A od początku, jak wsiadłem do tego samochodu, od pierwszego wejścia, co się rzadko zdarza w przypadku tego typu aut niedrogich, mega dobrze się tu poczułem, szczególnie jak ruszyłem. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć jakimiś parametrami, bo tak jak powiedziałem, 90 koni, 13 sekund do setki. To jest miejski samochód, to jest wartość, której można się spodziewać. Wcale nie najgorsza w tej klasie, no ale to nie robi żadnego szału. A prowadzenie tego samochodu? Znowu, bardzo przyjemna rzecz. Nie umiem tego wytłumaczyć, naprawdę. Myślę, że nie będę w trakcie tego testu w stanie wytłumaczyć, skąd się to bierze, ale też dla mnie rzecz ciekawa. Ja tak jak zawsze wiecie, jeżdżę z wieloma osobami, których pytam po prostu o wrażenia odnośnie każdego samochodu, który mam. I to jest również samochód, który wzbudza bardzo pozytywne odczucia u praktycznie każdego, kto ze mną jeździł. Mimo tego, co powiedziałem, środek to nie jest jakaś najwyższa klasa, jeśli chodzi o materiały, delikatnie mówiąc. Z zewnątrz już jest zupełnie inaczej. To jest samochód bardzo nowoczesny. Oczywiście dla jakiejś określonej grupy klientów, bo to nie jest samochód dla każdego, no nie jest na przykład to samochód dla mnie, ale jako auto miejskie bardzo wyróżniające się na drodze. Może też dlatego, że nie ma ich za dużo. Ale na przykład w tym kolorze, no rewelacja. Z takich jeszcze technicznych rzeczy jest ten system miękkiej hybrydy. Nie będę się rozwodził na temat szczegółów technicznych, jak to działa, bo pewnie zresztą wiecie. W ogromnym skrócie mamy tutaj dodatkowy akumulator, który przy hamowaniu gromadzi energię, która następnie oddawana jest podczas przyspieszania, ruszania, aby wspomóc główny silnik i tym samym oszczędzać paliwo. Proste, proste. Jak to działa? Bardzo dobrze. Bardzo wspomaga zawsze taki system start-stop, którego pewnie też nie lubicie, tak jak ja. To tutaj ten system może nie jest taki, że go nie czuć w ogóle, ale jest bardzo sprawny. Także nie trzeba go odłączać. Ale na co najbardziej wpływa ta miękka hybryda? I tutaj jedno wtrącenie. Wcale nie jest tak, że jak samochód ma miękką hybrydę, to zawsze będzie Wam palił 3,5 litra i w ogóle jakieś kosmiczne wyniki. Ja się spotkałem z wieloma samochodami, które taki system miały i na przykład spalanie w mieście wychodziło mi 9. Ja tej oszczędności nie widziałem. Być może byłoby tak, że gdyby tej miękkiej hybrydy nie miał, no to paliłby 11, no to wtedy ta oszczędność jest, no ale ja tego nie widzę. Widzę finalny wynik, ile mi wychodzi, jak wychodzi 9, to nie jest to dla mnie mało. Jak to się odbywa w tym samochodzie, a w zasadzie jakie to są wartości? Ale jedną rzecz muszę powiedzieć jeszcze, zanim to powiem. Ten samochód waży około 900 kg. Także już tutaj jest pewna gwiazdka. No i czym to się kończy? Jeżdżąc codziennie po mieście, po Warszawie, w bardzo niesprzyjających warunkach. Non-stop były duże mrozy, korki się zaczęły już robić. Naprawdę bardzo złe warunki. Ja mam spalanie 5,5 litra. Uważam, że jest to wynik mega dobry.
Co więcej, wyjeżdżając gdzieś za miasto i jadąc te 60-70, spalicie poniżej 4 litrów. Mi się udało chyba 3,7. Dawno takich wyników nie widziałem. Oczywiście, tak jak mówię, lekki samochód, miękka hybryda, ale to działa. Trasa, te powiedzmy 120 na godzinę, będzie około 6, 6,5 litra. Tyle, że muszę tutaj od razu wtrącić, to nie jest samochód na trasę. Oczywiście to nie jest nic odkrywczego, ale tak, po pierwsze, wyciszenie. Można się tego spodziewać w tej klasie, ale ono nie jest najlepsze, może nawet teraz słyszycie. A jadę 60 w sumie, to pomyślcie, jak jest przy 120. Po drugie, ten samochód jest bardzo nerwowy, jeśli jedziemy dosyć szybko i mamy jakieś duże podmuchy wiatru. Zachowuje się nerwowo, ciężko utrzymać jedną linię, także to też potwierdzę. To nie jest samochód na trasę, ale chyba każdy z założenia nie kupuje tego samochodu na trasę, chociaż ma ten samochód jedną rzecz. On w ogóle na to nie wygląda, a jest samochodem bardzo przestronnym. I to nie tylko z przodu, ale też z tyłu. Nikt nie narzekał tutaj na miejsce z tyłu i to było dla mnie bardzo zaskakujące. To jest naprawdę samochód większy niż na to wygląda i to jest na pewno jego bardzo duża zaleta. No ale tak jak powiedziałem, spalanie, rewelacja i to po prostu tutaj działa. Mówię o połączeniu miękkiej hybrydy z silnikiem spalinowym. Z takich pierdołek, o których muszę wspomnieć, to na przykład mamy tutaj 3 pokrętła. Sterowanie z klimatyzacją czy temperaturą w samochodzie po prostu odbywa się na szczęście nie tutaj, tylko tutaj, ale dla właścicieli, którzy jeżdżą tymi samochodami, pewnie jest to normalne. Ja na przykład przez kilka dni nie mogłem się przyzwyczaić, że tak, to się kręci, zwiększamy, zmniejszamy nawiew, to się kręci, zwiększamy, zmniejszamy temperaturę i zawsze chciałem coś zrobić tym, no ale to się nie kręci. Jest to po prostu wyświetlacz, no, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. No i skrzynia biegów. Piątka. Non-stop robiłem tak. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka i chciałem wrzucić 6. No i był pewien problem. Na szczęście wstecznego nie wrzuciłem. Ale dawno nie widziałem, czy może nie jeździłem ze skrzynią 5-biegową manualną. To jest stara skrzynia, ale na to, że ma 5 biegów i jest stara, jest bardzo, nie wiem jakiego słowa użyć, neutralna. To jest skrzynia, której się nie zauważa. Ja jej nie zauważyłem ani na zasadzie, że mi przeszkadzała, ani że była jakaś świetna. Ja jej po prostu jest, działa i tyle. I to myślę, że w przypadku starej konstrukcji jest zaleta. Bo tak jak mówię, po prostu nie zwraca na siebie uwagi. I to wystarczy. System audio, jak to w Suzuki, wyłącz głos, brak podłączonego telefonu, average fuel economy. Nie kołumam tego cały czas, polski, angielski, ale to znowu są pierdoły. Tu wszystko jest, tu wszystko działa. Wygląda, mnie się podoba tak średnio. Jest to system nie najnowszy, ale też w żaden sposób nie jakoś tam przeszkadzający. Możecie mieć Android Auto, Apple CarPlay, także też prosta rzecz, żeby sobie to zmienić i korzystać z telefonu, co pewnie większość z Was robi. Nie udało mi się tym samochodem tym razem pojechać w jakąś daleką trasę typu 1000 km, więc nie wiem, jak te fotele by się sprawdzały, ale tak jak powiedziałem, to nie jest samochód na trasę, w mieście zupełnie wystarczające i w niczym nie przeszkadzają. Ani razu nie było tak, żeby mi było jakoś niewygodnie, no ale tak jak powiedziałem, nie jechałem ciągiem wielu godzin. No i przechodząc powoli do podsumowania, do też chyba najważniejszej rzeczy w przypadku tego samochodu. Hybryda, co samo to słowo podnosi wartość każdego samochodu o 15 tysięcy, a w zasadzie zaczynają się te samochody od 80, 90, 100. Ile kosztuje Suzuki Swift Hybrid? 55 tysięcy to jest cena startowa, katalogowa. Jest początek roku 2020, wyrwiecie jeszcze taniej. To jest coś niesamowitego. Ta cena to jest po prostu kosmos. To jest samochód, tak jak powiedziałem, poza materiałami tutaj, bardzo nowoczesny, fajnie wyglądający, bardzo przyjemnie się prowadzący. No i kosztuje 55 tysięcy bazowo. Co ciekawe, za te 65 tysięcy to macie już najwyższą wersję. I ta cena nadal jest fantastyczna. Jedną rzecz zauważę, którą zwróciłem uwagę w katalogu. Trzeba kupić najwyższą wersję, żeby mieć elektryczne szyby z przodu i z tyłu. Dawno się z czymś takim nie spotkałem, a może inaczej. Dawno nie otwierałem w ten sposób szyb. No tu też nie mam okazji, bo to jest najwyższa wersja, ale taka ciekawostka, także zwróćcie na to uwagę. Ale 65 tysięcy za samochód spalający 4 litry, będący miękką hybrydą, tak wyglądający i bardzo dobrze wyposażony. Naprawdę szacun, to jest, powiem tak, dla osób szukających samochodu, na przykład dla żony, czy ekonomicznego środka transportu do jeżdżenia po mieście, to jest pozycja obowiązkowa do sprawdzenia. To nie znaczy, że ją kupicie, ale w moim odczuciu zrobicie błąd, jeśli się z tym samochodem nie zapoznacie, szukając auta miejskiego. Świetny samochód. I tak jak mówię, naprawdę nie jestem w stanie wytłumaczyć, czemu ja się tutaj dobrze czuję, a czuję się bardzo dobrze i lubię nim jeździć.
Będzie to dla mnie na razie zagadką. Jeśli jesteście właścicielami takiego samochodu, to może pomożecie mi to zrozumieć, bo tak jak mówię, ja lubię zupełnie inne samochody, a Swifta bardzo polubiłem i będę się w nim wypowiadał w samych superlatywach. Świetne miejskie auto. Dzięki za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.